miasta tam żeby złapać, żeby ustawiał tam chyba widzę twoje pomysły premier, to po prostu ma za guziki łapać drugi. Wiedzieliśmy, że czekałeś na nas. No i nie było pana, panie bardzo.
Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, pułkownik Zbigniew Trusaczyk, szef sztabu 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, złoży meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, panu pułkownikowi Januszowi Wiatrowi. Pododdziały, baczność! Pododdziały na prawo! Patrz! Panie pułkowniku, dowódca uroczystości podpułkownik Trusaczyk melduje. Pododdziały 20. Brygady, pododdziały służb mundurowych, poczty sztandarowe na uroczystym apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej przez poczet flagowy wchodzący w skład kompanii honorowej. Podczas podnoszenia flagi państwowej zostanie odegrany hymn państwowy przez Orkiestrę Wojskową z Giżycka. Pododdziały, baczność! Thank you.
Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej baśni woła zapłakany, słuchaj jedną koną nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Szanowni Państwo, za chwilę głos zabierze przedstawiciel rządu Rzeczpospolitej Polskiej w województwie warmińsko-mazurskim, wojewoda warmińsko-mazurski, pan Artur Chojecki. Szanowni Państwo parlamentarzyści, szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze, panie prezydencie, panie pułkowniku, szanowni Państwo komendanci, szefowie i dyrektorzy administracji zespolonej i niezespolonej, szanowny panie kuratorze, magnificencje rektorzy, szanowni kombatanci, droga młodzieży, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Warmii, Mazur i Powiśla. Konstytucja 3 maja stanowi największą spuściznę ideowo-polityczną I Rzeczypospolitej. Przez światową historiografię została uznana za jedno z trzech, obok konstytucji amerykańskiej i francuskiej, epokowych dzieł prawodawczych XVIII wieku. Wielkość ustawy rządowej wynika nie tylko z wartości prawno-ustrojowej jej postanowień, ale przede wszystkim z całego moralno-politycznego sensu niepodległościowego wysiłku, który w dobie Sejmu Czteroletniego podjęło stronnictwo patriotyczne, mimo przeciwności zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki temu stała się aktem o ogromnym znaczeniu dla tradycji narodowej, oddziałującym na świadomość polityczną wielu pokoleń Polaków. Ustrój zapisany w Konstytucji 3 maja był ustrojem wolnych obywateli. Zgodnie z zasadą władza społeczności początek swój bierze z woli narodu. Opierał się na trójczłonowym podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto, konfederację, wolne elekcje i instrukcje poselskie. Włączenie mieszczan do życia politycznego kraju było krokiem do utworzenia modelu państwa nowożytnego. Pierwszy raz przypomniano także o chłopach, którzy zostali wzięci pod opiekę prawa i rządu krajowego. Uchwalony ustrój I Rzeczypospolitej swoją myślą polityczną wybiegał naprzód nawet o wiek. Był wyjątkowo solidną podstawą odrodzenia kraju. Dowodem na to, że Polacy są w stanie samodzielnie wydobyć się z upadku. Sytuacja międzynarodowa nie pozwoliła niestety wykorzystać tego wielkiego dzieła. Warto więc nie tylko od święta
przypominać sobie wielkie dzieło naszych przodków. Warto o tym pamiętać, kiedy wypełniamy obywatelską powinność. Zasada z woli narodu nie może być zrealizowana bez indywidualnej odpowiedzialności i aktywności każdego z nas. Szanowni Państwo, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to dobra okazja do refleksji nad doświadczeniami przeszłości, ale i do wybiegnięcia myślą w przyszłość. W każdym momencie naszych dziejów najważniejsi zawsze byli ludzie, ich postawy, ich czyny. Polacy zawsze cenili postawy nacechowane przywiązaniem do ojczyzny i wyczuciem polskiej racji stanu. Nie ma dobrego obywatela, który nie jest dumny z dokonań swojej narodowej czy państwowej wspólnoty. Wspólnoty, która tworzy fundament każdego narodu, stanowiąc o jego sile i rozwoju. Żyjemy w niezwykle dynamicznych czasach, w czasach pełnych nowych wyzwań. Jednak to nadal od nas samych zależy, czy wykorzystamy niepowtarzalną szansę, której nie mieli twórcy Konstytucji 3 maja. Wspólnie naprawiając obecną Rzeczpospolitą, wspólnie pomnażając dobro wspólne, wspólnie rzetelnie wypełniając obywatelskie powinności, możemy chlubnie zapisać się w ojczystej historii. Cieszmy się wolną Polską, która jak długa i szeroka czci tę wyjątkową rocznicę, z dumą prezentując symbole narodowe. Niech się święci 3 maja. Na koniec pragnę podziękować kompaniom honorowym, pocztom sztandarowym, dziękuję wojsku, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Celnej, dziękuję harcerzom, młodzieży i wszystkim obecnym podczas dzisiejszej uroczystości. Proszę o zabranie głosu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina. Ekscelencjo księże arcybiskupie, państwo parlamentarzyści, panie wojewodo, panie prezydencie, szanowni państwo. Spotykamy się dziś na jednej z najważniejszych uroczystości państwowych. 225. już rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W ponad 500-letniej historii polskiego parlamentaryzmu Konstytucja 3 maja jest uznana za jedno z najwybitniejszych i najbardziej dalekowzroczne dokonanie. Była dziełem mądrości obywatelskiej posłów Sejmu Wielkiego, jak i narodu, który wspierał jej twórców. Ta polska ustawa rządowa, zawierająca wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa, stała się pierwszą pisemną konstytucją w Europie. To najważniejszy dokument naszej tożsamości narodowej na trudne lata niewoli, powstańczych zrywów, walk o niepodległość czy surowego czasu rodzenia się II Rzeczypospolitej. Konstytucja przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj i wciąż pozostaje symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie państwa polskiego. Jej dziedzictwo to dla nas wielkie zobowiązanie i wyzwanie. Szanowni Państwo, ojczyzna to uroczyste i święte słowo. Uświadamiamy to sobie ze szczególną siłą przy takich jak ta okazjach. Myślimy nie tylko o tym, co wydarzyło się 225 lat temu, ale także, co przez ten czas udało nam się osiągnąć.
Od lat rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodzona jest uroczyście w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. Każdego roku mądrość i odwaga naszych przodków stają się ważnym zbiorowym doświadczeniem. Ważnym dla nas wszystkich i ważnym dla ludzi młodych, którzy uczestnicząc w tym pięknym święcie potwierdzają swoją tożsamość i pielęgnują narodowe wartości. Z satysfakcją obserwujemy, jak z upływem lat widać, że jesteśmy coraz bardziej dumni z naszej przeszłości i z bycia Polakami. Coraz więcej z nas wywiesza biało-czerwone flagi oraz coraz chętniej manifestujemy przywiązanie do polskości i ojczyzny. W taki dzień jak dzisiaj czujemy to mocniej i odpowiedzialniej. Jest to bowiem święto, które budzi poczucie chluby i umacnia więzi wielu pokoleń. Szanujmy zatem i realizujmy dziedzictwo Konstytucji Rzeczypospolitej. Bądźmy dumni z naszej pięknej historii i oddajmy się radosnemu świętowaniu. Szanowni Państwo, za chwilę głos zabierze prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz. Szanowny panie wojewodo, szanowni państwo parlamentarzyści, panie marszałku, drodzy kombatanci, księże infułacie, panie konsulu, szanowni przedstawiciele służb mundurowych, ekscelencje, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Olsztyna, droga młodzieży. Spotykamy się pod kolumną Orła Białego, będącego symbolem naszego państwa w dniu, który 225 lat temu zapisał się najpiękniejszymi zgłoskami w historii naszego narodu. To dzień uchwalenia wyjątkowego aktu, ustawy rządowej, zwanej też Konstytucją 3 maja, pierwszej w Europie, porównywalnej jedynie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych Ameryki, uchwaloną 4 lata wcześniej. Na temat naszej Konstytucji powiedziano już dzisiaj wiele ważnych słów, podkreślając jej wyjątkową postępowość, jak chociażby trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ten doniosły akt określał stosunek państwa do obywateli, zrównywał ich status i chronił najbiedniejszych, ale także definiował obowiązki obywateli wobec państwa, stawiając jako cel nadrzędny jego ochronę i dbałość o integralność. Tak więc to integralność Polski była zasadniczym celem Konstytucji, ograniczającej przywileje, wprowadzającej równe prawa wszystkich stanów i narodowości, a także swobodę wyznań. Był to bez wątpienia przełom w postrzeganiu relacji między państwem a jego obywatelami. Ta wyjątkowa ustawa zasadnicza wyprzedzała swoją epokę. Wybitni myśliciele tego okresu uznali ją za najszlachetniejsze dobro otrzymane kiedykolwiek przez jakikolwiek naród. My, Polacy, uznajemy ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Niestety, Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko rok. Jej postępowość zjednoczyła przeciw jej artykułom wszystkich tych, których przywileje ograniczała. Wynikiem ich działań była zdrada narodowa i utrata suwerenności na długie 123 lata. Jednak Polacy nie zapomnieli o trzeciomajowej konstytucji, o symbolu Polski, do jakiej dążyli. Ksiądz Antoni Szlagowski w ulotce z 1920 roku napisał: 3 maj to zwycięstwo bezkrwawe, pokojowe, nie nad wrogiem, ale nad samym sobą. Naród pokonał w sobie ducha niezgody, ducha prywaty i ponad korzyść własną przeniósł dobro
ogólny. Trudno o piękniejsze przesłanie, także dla współczesnych pokoleń Polaków. Te słowa dobitnie pokazują, że sens ustawy zasadniczej zawiera się w kompromisie. Zdolności stawiania spraw ojczyzny ponad własnymi interesami. Każdego dnia jesteśmy świadkami niekończących się walk partyjnych, miałkich sporów światopoglądowych i brutalnych ataków personalnych. Gubimy się w ich logice, dlatego tym bardziej powinniśmy stawiać sobie pytanie, co dla nas, Polaków, jest wartością nadrzędną i stanowi fundament państwa. Odpowiedź może być tylko jedna. Jest nią nasza konstytucja, a zbiorowym obowiązkiem nas wszystkich jest jej bezwzględne przestrzeganie. W rękopisie Józefa Wybickiego jest zwrotka nieujęta w oficjalnym zapisie Mazurka Dąbrowskiego, która powinna być patriotycznym i ideowym drogowskazem każdego z nas, każdego Polaka. Niemiec, Moskal nie osiędzie, gdy ją wszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Dwa słowa, a jakże ważne. Zgoda i ojczyzna. Ojczyzna i zgoda. Niech niewzruszalne wartości kryjące się za tymi słowami towarzyszą nam każdego dnia. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie apelu pamięci z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 maja. Apel pamięci odczyta kapitan Maciej Terepka. Szanowni Państwo, apel zakończy się salwą honorową. Bardzo proszę o zachowanie bezpiecznej odległości od strzelających żołnierzy. Od oddziały Waszość! Mieszkańcy Olsztyna, żołnierze Wojska Polskiego i funkcjonariusze, rodacy, stajemy dziś do apelu na placu Konsulatu Polskiego, aby w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej Polski, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 maja i wcielali w życie jej przesłanie. Stańcie do apelu! Chwała! Wypełniając patriotyczny obowiązek, weszli na wieczną walkę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć!
naszej do apelu. Cześć i pamięć! Dla uczczenia pamięci poległych oraz tragicznie zmarłych Sala Chorowa! Kompania, Bartosz! Drugi szereg, krok w tył! Mars! Napaw! Broń! Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Mars! Ładuj! Salwą! Salwą! Pan! Zabezpiecz! Broń! Pododdziały Baszoś! Pododdziały Spocznij!